Zaledwie kilka dni pozostało do zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie wiedzy o historii Wejherowa imieniem Reginy Osowickiej. Każdy, kto sprawdzić chce swoją wiedzę, jest mieszkańcem powiatu i ma powyżej 16 lat, może spróbować. Ci wszyscy, którzy się przygotowują solidnie do tego konkursu, nie będą mieli większego problemu. No, pytamy właściwie od początków powstania Grodu Wejhera, później czas międzywojnia, czas II wojny światowej, więc czas bardzo trudny. Następnie też rzeczy, ta historia bardziej współczesna. Myślę, że pytania nie są trudne i nasi mieszkańcy poradzą sobie z tymi zadaniami. Rejestrację dotyczącą konkursu należy kierować do 15 października pod adresem przewodniczącego Rady Naukowej Marcina Drewy. Adres mailowy widoczny jest u dołu ekranu. Pierwszy etap jest to etap testowy, półgodzinny, 30 pytań testowych i następna najlepsi przychodzą do finału, 6 finalistów przychodzi do głównego finału i tam są już pytania otwarte. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie oraz Rada Naukowa. Nad przebiegiem, organizacją i nadzorem merytorycznym konkursu czuwa Rada Naukowa w składzie Mirosław Odeniecki, Władysław Kepka, Maciej Kurpiewski i Marcin Drewa.